Oczywiście w obronie pracował Gilbert. Już piłka mocno dorzucona z lewej nogi. Mbemba skoczył. Vitinha, mięciutko, Taremi, gol! 3-1, Mehdi Taremi! Napastnik czekał, czekał na tego gola i w końcu go ma! To jest ważny gol dla zespołu, ale to jest przy okazji bardzo ważny gol dla Taremiego, który nie był w stanie strzelić gola w lidze przez cały listopad i przez większą część grudnia, ale uczynił sobie spóźniony prezent na gwiazdkę. Osiem goli w tym sezonie w lidze, proszę Państwa, ma na swoim koncie Mehdi Taremi. Tu jeszcze raz trzeba docenić rolę, jaką w tej akcji odegrał Vitinha, bo on piłkę zebrał przed polem karnym, a potem błyskawicznie do Taremiego odegrał. Proszę zobaczyć, tak czubkiem buta, delikatnie, ale bardzo precyzyjnie, potem spokój zachował Taremi, a dzisiaj piłka nie pierwszy raz między nogami Vlachodimos. Mądrość to jest słowo, które cechuje grę Vitinhy w tym sezonie. To jest to słowo, które też jest kluczem do tego, dlaczego to właśnie Vitinha jest w pierwszym składzie, a nie Sergio Oliveira. I teraz tym delikatnym zagraniem i tą ważną zbiórką Vitinha pokazał, jak wielki jest jego wkład w to, że Porto gra tak dobrze w tym sezonie.